Dawno cię nie widziałam. Cieszę się, że wracasz. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam do kontynuacji. Przypomnę tylko o lajkowaniu, subskrybowaniu oraz komentowaniu. Będziesz dzielna na skarbie? Tutaj nam pomogą. Niedługo to wszystko będzie tylko wspomnienie. Jesteśmy na miejscu. Ty jesteś Zlatko? A kto pyta? Podobno możesz mi pomóc. Nie wiem, skąd ten pomysł, ale to zły adres. Żegnam. Czekaj. Nie mamy dokąd pójść. Wejdźcie. No, jakiś taki dziwny ten koleś. Wejdźcie, nie wstydźcie się. Luther, bądź tak miły i weź płaszcz od pani. O, nie obawiajcie się, mojego przyjaciela. Luther to jeden z androidów, którym pomogłem. Dotrzymuje mi towarzystwa w tym pustym, starym domu. Proszę, rozgośćcie się. Kto wam o mnie powiedział? Pewien android. Na ulicy mówił, że możesz nam pomóc. Rozumiem. Defekt, tak? A co z nią? Jest człowiekiem. I... szukacie dla siebie schronienia. Chcecie rozpocząć nowe życie. Podobno w Kanadzie jest pięknie o tej porze roku. Te krajobrazy, ta przestrzeń wkoło, powietrze. Zero przepisów dla androidów. Dobre miejsce na nowy start. Tak, to dokładnie to, o czym marzymy. Oczywiście. Pomogę wam, ale najpierw musimy ci usunąć nadajnik. Nadajnik? Tak. Wszystkim androidom wszczepia się nadajniki, by móc je lokalizować. Usunę ci go i obie będziecie bezpieczne. Do dzieła. Zapraszam. Mhm. A mała może na nas poczekać w salonie? Nie, ona ma być zawsze przy mnie. Rozumiem. Tędy proszę. Cały sprzęt trzymam w piwnicy. O, tutaj coś mamy. Aha, czyli biblioteczka. Książki jakieś. Nie
Nie podoba mi się ten dom. Mnie też ten nie. Pan też. Chodźmy, mam złe przeczucia. Alice, skarbie, nie mamy dokąd pójść. Musimy mu zaufać. Wybaczcie ten bałagan. Potrzebowałem dla siebie ustronnego miejsca. Usuwanie nadajników jest karane, więc wybrałem dyskrecję kosztem wygód. Mam nadzieję, że mała się nie boi. Nie. Nie, jest bardzo dzielna. To dobrze. Co tam jest? No chodź, Alice. Ten jakieś krzesło. Czy możesz tam stanąć, proszę? No, coś mi się tutaj zaczyna nie podobać. No, ale cóż. Chyba nie mamy za bardzo wyjścia, no. Powinienem ostrzec. Zabieg może być nieprzyjemny. To mi się, kurczę, nie podoba. Mówcie sobie, co chcecie. Ciekawa sprawa. Z jakiegoś dziwnego powodu nadajniki defektów same przestają działać. Dlatego tak ciężko je znaleźć. Więc usuwanie ci nadajnika mija się z celem. Co? Przecież mówiłeś, że... Tak. Każdy wierzy w to, co chce. Defekty są takie naiwne. Przychodzą do mnie, oczekując pomocy, a ja je resetuję i sprzedaję. Albo zachowuję do swoich eksperymentów. Nie! Nie, ja nie chcę być resetowana! Wypuść mnie! Kara! Zapomniałem o tym dziecku. Zamknij ją. Zajmę się nią później. Alice! Alice, nie! Rety. Defekt, który chce być matką. To takie urocze. I tak naiwne. Chyba już czas skrócić twoje cierpienia. O kurczę. Tak się kończy posiadanie marzeń. Zawsze nieodmiennie tak samo. Łzami i rozczarowaniem. Uwierz mi, resetując cię, wyświadczam ci przysługę. Koniec z bólem. Koniec z rozczarowaniem. Kurczę, co my możemy... O, biedna mała Alice. Wykryte uszkodzenie pamięci. Twoja mamusia nie pamięta, kim jesteś, tak? Mamusia chyba o tobie zapomniała. Kara, co ci się stało? No już wystarczy, idziemy. Ugryzłaś mnie. Już ja cię nauczę manier, mała gówniaro. Kara, zbudź się, Kara. Dołącz do mnie w salonie. Znajdź sposób, żeby uciec, tylko ciekawe jak. O!
Ha? Nic to nie dało. O, wywołajmy zwarcie, dobra. Kurczę. Ale jak? O? Jak sytuacja? Naprawione uszkodzenie pamięci. Znajdź Alice. Dobra. O kurczę. Tu jest, widzę, jakieś chyba sterowanie. Coś się z dziwnego dzieje. O, teraz będzie chyba lepiej. Nie wiadomo, czy Alice tutaj nie zamknął. O, jakiś stwór. Spójrzmy. Pomóż nam. Czyli to są inne androidy. Dobra, otwórzmy. Dobra. Uciekajmy. Dziewczynkę za 10 minut. Czyli musimy ją... Gdzie ona jest? Jejku. Należy zawsze słuchać pana. Tak, trzeba być posłusznym. Nie wolno tu wchodzić.
Pan nie dał się rozkazu. Nie, pan nie dał się rozkazu. RA9 do warsztatu. A nie, tutaj on jest. O kurczę. Do łazienki. To chyba nie ta droga. Na korytarz. Nie, no nie będziemy tego teraz czytać. Nie ma czasu. Tu zamknięte. Jejku, gdzie ta Alice? Jest. Alice. Kara. Kara, pamiętasz mnie? Jak mogłabym zapomnieć? Dobra, uciekajcie. Przykro. Miałaś rację, to miejsce jest złe. Musimy uciekać. Chodź za mną, tylko cichutko, dobrze? Co tu zrobić? Wejdźmy tu. Schowajmy się. Zlatko! Co? Dziewczynka zniknęła! Nie rozpłynęła się w powietrzu! Musi gdzieś tam być! No na co czekasz? Szukaj jej! O nie! Uciekamy! Ojejku! Na korytarz! Oj! Ojejku! Widzę je tam!
najszybciej jak potrafisz! O kurczę. Ostrzegałem! Marzenia kończą się we łzach. Powinnaś była słuchać. Co ty wyprawiasz? Zejdź mi z drogi. Nie. Nie tym razem. Natychmiast zejdź mi z drogi, albo cię zastrzelę. Jak śmiesz? Nie do wiary. Co tu robicie? Kto was wypuścił? Zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie wolno! Jestem waszym panem! Waszym panem! Zmuszony go słuchać. Ale kiedy ta dziewczynka ryzykowała dla ciebie życie, poczułem się, jakbym po raz pierwszy otworzył oczy. Ujrzałem prawdę. Wiem, że nie masz powodu, żeby mi ufać po tym, co zrobiłem. Ale znam kogoś, kto pomoże wam przekroczyć granicę. Mogę was tam zabrać. Mogę was chronić. Ciebie i dziewczynkę. W porządku. Ufam ci. Uff, na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Luthor dołącza do Kary i Alice. No okej. Tam jest Amanda, dobra. To jest jakby jakiś równoległy świat androida? Nie bardzo rozumiem, jak to interpretować. Czekałam na ciebie. Przejdziemy się trochę? Tamten defekt mógł mieć przydatne informacje. Szkoda, że nie udało ci się go złapać. Defekty działają irracjonalnie, dlatego trudno jest przewidzieć ich zachowanie. Ale mogłem być skuteczniejszy. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Ściany mieszkania pokrywały rysunki labiryntów i symbole. Podobnie jak inne defekty, miał obsesję na punkcie RA9. Coś jeszcze? Był zafascynowany ptakami. Defekty interesują się innymi formami życia, na przykład insektami. Ale nie ptakami. Prawie udało ci się schwytać tamtego defekta. Jak wyglądają twoje relacje z porucznikiem? Był wdzięczny za to, że ocaliłem mu życie. Nic nie powiedział, ale wyraził to na swój sposób.
Mamy mało czasu. Defektyzm wciąż się rozprzestrzenia. To tylko kwestia czasu, zanim dowiedzą się media. Musimy coś zrobić. Za wszelką cenę. Rozwiążę tę sprawę, Amando. Nie zawiodę cię. Mamy nową sprawę. Znajdź Andersona i zbadajcie to. Poruczniku Anderson! Jest pan w domu? No, chyba mu nie otworzy. Okno? O kurczę. Poruczniku Anderson! Spokojnie, piesku. Nie zrobię ci krzywdy. Ratuję twojego pana. Ale fajny psiak. No właśnie. Co z nim? Szkocka whisky, zawartość alkoholu 40%. No tak. Magnum, pozostał jeden pocisk. Serce, nieznaczna arytmia, brak obrażeń. Ślady alkoholu. Czyli co, pijany jest? Możliwa śpiączka alkoholowa. Obudka, poruczniku. To ja, Connor. Spróbuję teraz pana jakoś otrzeźwić. Tylko uprzedzam. Zostaw mnie, jebany androidzie! Wypierdalaj z mojego domu! Przepraszam, poruczniku. Potrzebuję pana. Z góry dziękuję za pańską współpracę. Weź, wypierdalaj mi stąd! Do łazienki mamy iść, dobra. Subo! Bierz go! Dobry pies. Bierz go! Kurwa, chyba się zżygał. Zostaw mnie w spokoju, ty dupku. Nigdzie się nie ruszam. Co ty kombinujesz? O nie. Nie kąpię się. Dziękuję. Przepraszam, poruczniku. To dla pana dobra. Wyłącz to! Wyłącz! Po chuj, żeś tu przylazł.
43 minuty temu zgłoszono morderstwo. Nie znalazłem pana w barze, więc przyszedłem tutaj. Kurwa mać, jestem jedynym gliną na świecie, którego we własnym domu napada jego pieprzony android. Nie możesz mi dać spokoju. Niestety nie mogę. Przydzielono mi tę sprawę, ale bez pana jej nie rozwiążę. Leję ciepłym moczem na twoją sprawę. Poruczniku, nie jest pan sobą. Musi pan... Koniec tego, słyszysz? Wypieprzaj mi stąd! A podroczmy się może? Rozumiem. Sprawa pewnie i tak nie była ciekawa. W klubie Go-Go znaleziono zwłoki mężczyzny. W takim razie poradzą sobie bez nas. Dobra, trochę świeżego powietrza nie zaszkodzi. W sypialni powinny być jakieś ciuchy. Przyniosę. Okej. Tu coś mamy? Co chce pan założyć? Pojętnie. No weźmy wzorzystą może. Dobrze, poruczniku? Tak. Wspaniale. Tylko daj mi 5 minut, okej? No. Pewnie. W dzisiejszym przemówieniu w kongresie prezydent Warren dała Rosji oficjalne ostrzeżenie i zażądała natychmiastowego wycofania rosyjskich oddziałów z regionu Kreml na razie nie reaguje, ale konflikt bez wątpienia coraz bardziej się nasila. Wielu ekspertów twierdzi, że widmo wybuchu... Nie żyje, o kurczę. Hank stracił syna. Czyli teraz już wiemy, z czego to wynika, ten jego stan. No, może nic nie będziemy mówić. Grzeczny sumo. Ale piesek fajny. Okej. Złapią to po nas. No to co teraz? Musimy znaleźć magazyn Cyberlife. Trzymają tam części i niebieską krew. Za mną. Ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem zachęcam do lajkowania, komentowania oraz oczywiście subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.